Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Chrom Midas. Witam was ponownie w trybie trudnym. Tym razem jest to, z tego co pamiętam, odcinek 8, jeśli dobrze liczę. Także idziemy do przodu. Dzisiaj akurat bez kamerki, bo nagrywam wieczorkiem. No, nie będę ukrywał, że już jest w 11:30 w nocy, natomiast myślę, że możemy sobie jakiś kontrakcik zrobić jeszcze przed snem. Dlatego kontynuuję i zaczynamy. W ostatnim odcinku nie popisałem się, była gleba. Niestety, tutaj jeszcze jest Chevrolet, który miał brać udział w akcji ratunkowej, natomiast no, nie udała się, dlatego że po prostu, jakby nie patrzeć, był za słaby. Więc mamy tutaj Fleet Stara z przyczepą. Muszę stąd wyjechać. Myślałem, że tutaj jest ładunek, ale jak się okazuje, nie. Więc ja sobie na szybko trasę wyznaczę i powiem wam, co będziemy dzisiaj robić, moi drodzy. Ja myślę, żeby sobie pojechać tędy, bo tutaj to raczej mi się wydaje, że będzie problem przejechać. Teoretycznie może i mogłoby tak być, ale boję się tutaj, akurat ten fragment jest taki dosyć niepewny. My potrzebujemy dojechać tutaj do magazynu. No ogólnie jest to niedobrze, no bo jakby nie patrzeć, tutaj sporo drogi musimy nadrabiać, ale chyba jednak po ostatnich rewelacjach pojadę drogą główną, nie będę tutaj szpanował, cudował tutaj skrótami. Nie wiem, czy tutaj gdzieś ogólnie pamiętam, że była ta cysterna, ale za bardzo jej nie pamiętam, gdzie ona była. Tutaj są burty. Wiem, że ona gdzieś stała, ale nie była za bardzo zaznaczona na mapie. Nie wiem, czy gdzieś tutaj nie było jej. Natomiast ja sobie śmigam główną drogą. Oczywiście będziemy koło stacji paliw, to tam się dotankujemy. Pojadę naokoło, co prawda wiem, że może robię źle, że jadę naokoło, natomiast no tak jak mówię, nie chcę tutaj ryzykować znowu. Nie, to jest, wiecie, chwila nieuwagi i później tak naprawdę mamy konsekwencje tego, odczuwamy. No najlepiej by było po prostu tędy jechać, tędy i tutaj do magazynu już blisko. No ale tutaj też ten fragment mi się nie podoba, no ewentualnie można by tędy tutaj przejechać i tutaj do magazynu, no może by to też nie było głupie. Z tego co pamiętam, to chyba nie jest taka zła ta trasa, tylko pytanie, czy nam później starczy paliwa, jak się nie dotankujemy. No powinno jeszcze starczyć w sumie, powinno starczyć, co? Lepiej by się było dotankować, no ale mamy GMC jeszcze, w razie co. To jest też pytanie, bo jak nam braknie paliwa, to będzie duży problem, jakby nie patrzeć. Tutaj paliwko będzie dopiero tutaj, więc będziemy musieli z magazynu załadować, wyjechać, jechać gdzieś tam tędy. I dopiero aż tak, to chyba powiem wam, że chyba jednak nie chcę ryzykować. Wiem, że tutaj by było bliżej, no ale moim zdaniem jest to za duże ryzyko. Tym bardziej, że mam tam nieco ponad 100 litrów. Trzeba będzie jeszcze ładunek załadować, więc cisnę do stacji paliw tak naprawdę. A jeszcze wam pokażę przy okazji, który kontrakt chciałbym dzisiaj zrobić. Dzisiaj chciałbym zrobić kontrakt od Husky Forwarding i będą to mokre żniwa. Pobliskie gospodarstwo. Powódź zrównała z ziemią, bardzo przydadzą nam się im podstawowe materiały budowlane, nie chcemy, aby dopadł nas głód, także cegły razy dwa, deski razy dwa i metalowe belki. Z tego co wiem, to właśnie w magazynie tutaj są zarówno metalowe belki, jak i cegły, więc tak można by to zrobić. Nie wiem, tutaj w ogóle swoją drogą jeszcze ta płaska jest, to tutaj są cegły w zasadzie też. A tutaj jeszcze, jeśli chodzi o startaku, będą deski.
A tutaj są. Tutaj też są cegły razy jeden. Aha, i tam naprawcze są. No to chyba się nie opłaca. Tutaj trzeba chyba zatankować i cisnąć do tego magazynu, tak naprawdę, mi się wydaje. Chociaż deski można by od razu zabrać, metalowe belki też można by zabrać, to może pojedziemy w zasadzie tamtędy. Może pojedziemy tamtędy i od razu weźmiemy deski i metalowe belki na przykład. Bo po deski tak do tartaku trzeba będzie jechać. No zobaczymy, zobaczymy. Na razie trzeba tam dojechać, żeby się zatankować, tak czy inaczej. Bo 124 litry po tych ostatnich przygodach to niestety nam tutaj paliwka poszło sporo. Dobrze ogólnie, że tutaj uszkodzenia małe tylko złapaliśmy, no ale tak to bywa. Więc ciśniemy, ciśniemy. Tak jak już się ma pół baku, to się tak człowiek czuje trochę niepewnie jednak. Chyba, że wiecie co, chyba, że jeszcze można by tak zrobić, też by to nie było głupim pomysłem, żeby się dotankować na maksa z tego, z Fleetstara, nie z Fleetstara, tylko z Chevroleta, a Chevroleta później lekko dotankować GMC. To też by nie było głupie. Chociaż no tak jak mówię, no trochę się boję tutaj tędy jechać. Podejrzewam, że tutaj te tereny dla Fleetstara to jednak są dosyć ryzykowne. Na tym etapie jeszcze, na tych oponach autostradowych. Nie, chyba nie chcę tędy jednak jechać. Chociaż mógłbym. No dobra, no niech tak jest, niech tak jest. Już dobra, nie będę cudował. Widzicie, to jest wszystko logistyka. To jest logistyka, która oczywiście się odbije na grze, na postępie. Zerknę jeszcze tutaj na. Mam czwarty poziom, już czwarty poziom, także mógłbym sobie teoretycznie już założyć opony terenowe i chyba tak zrobimy. Także do Chevroleta już sobie założę terenowe opony i odkryję sobie później tamte wieże obserwacyjne, które jeszcze nam brakuje. No a póki co ten kontrakcik może machniemy. Zobaczymy, ile to potrwa. Blitzstar fajnie w tym zielonym kolorze wygląda. Jeździ się nim ogólnie przyjemnie, ale tak jak mówię, trzeba uważać. Jest dosyć czuły, jeśli chodzi o skręt. Jak troszeczkę za długo przytrzymamy, to no to niestety od razu się można wywrócić. W środku fajnie. No teraz ostatnio po tym tygodniu z trybem trudnym, to powiem wam, że troszeczkę czuję przesycenie, dlatego teraz była przerwa chyba 2 dni, zanim znowu zdecydowałem się nagrać kolejny odcinek. No co prawda jest dzisiaj późno, dzisiaj też montowałem, ale no ale trochę mi się tęskni za SnowRunnerem, jednak jakby nie patrzeć, dzień bez SnowRunnera dniem straconym. Dlatego no trzeba robić ten tryb trudny. Ostatnio kolega się też zapytał, jak myślicie, kiedy Chrome Midas zbankrutuje. Oczywiście chodziło mu o to, że gdybym tutaj stracił wszystkie pieniądze, nie miał pieniędzy na holowanie ani na paliwo, no to tak jakby bym zbankrutował. Natomiast no mam nadzieję, że się to nie stanie. Oczywiście powiedział to w żartach. No ale oczywiście trzeba też taką ewentualność brać pod uwagę. Natomiast no myślę, że nie będzie tak źle, no mam taką nadzieję. Jeśli wszystko będzie dobrze, mam tutaj na myśli to, żebym się nie musiał holować. Zobaczcie, mam tutaj czwarty poziom i ponad 14 tysięcy, także no, na paliwo, na holowanie są pieniądze, jakby nie patrzeć. Więc im dalej będziemy te kontrakty robić, na no tych pieniędzy będzie więcej. Aczkolwiek powiem wam szczerze, że pewniej czułbym się, gdyby oczywiście, gdybym miał jeszcze inny pojazd i nie byłby to GMC. No bo tutaj oczywiście Fleetstar jest takim pojazdem głównym, można powiedzieć, teraz do wszystkich tutaj zadań, misji, no bo ma i blokadkę i AWD, natomiast
Natomiast GMC nie ma nic i jeśli zaliczę glebę Fleet Starem, no to mam świadomość tego, tak jak ostatnio zresztą odcinek to pokazał, sami byliście tego świadkiem, że Chevrolet nie ma na tyle dużo siły, żeby Fleet Stara postawić na koła, a GMC może tam po prostu nie dojechać, więc no póki tych pieniędzy jeszcze nie ma zbyt dużo, to lepszym pomysłem byłoby oczywiście jechać takimi drogami raczej głównymi. Później, jeśli kasy będzie więcej, no to wtedy będzie można jakieś tam ryzyko podjąć, mniejsze lub większe. No ale teraz niestety, no każda taka droga, która nie jest główną trasą, może się niestety spotkać się z takim scenariuszem, jaki zdarzył się ostatnio. Wiem, że to oczywiście była chwila nieuwagi, tam też było drzewko jedno takie stabilne, bo później, gdy prowadziłem tą akcję ratunkową, to widziałem, że jest tam drzewo stabilne. Można było oczywiście strzelić linką i się tam po prostu złapać i przejechać bez takich problemów. Natomiast no chwila nieuwagi, później akcja ratunkowa trwała dosyć długo, prawie godzinę. Jeszcze pewne tam przejazdy przyspieszyłem. GMC oczywiście się zablokowało, te przednie koła musiałem GMC scholować, przez co też straciłem kasę, no aczkolwiek zadanko zrobiłem, więc i tak wyszedłem na lekki plus. Udało mi się drugi raz GMC jechać, dotankować się, no i tak naprawdę i tak byłem chyba tam 1000 na plus, mi się wydaje. Bo jeśli nie na plus, no to powiedzmy na zero, ale no, ale oczywiście troszeczkę, jakby nie patrzeć, jestem na minus, bo no bo straciłem dużo paliwa. No tutaj widzicie, paliwka praktycznie jest bardzo mało w Fleet Starze. Trzeba będzie tutaj się dotankować. W GMC też jest niewiele, w Chevrolecie też jest pół baku. Więc na razie się tutaj tankuję, póki mogę, z tej tutaj oto naczepy. Natomiast no wiem, że to nie jest po prostu studnia bez dna. Trzeba będzie uważać, żeby nie było na czerwono, no bo inaczej po prostu nie będzie się dało. Ja myślę, że sobie chyba do tego magazynu śmigniemy. Tylko też się zastanawiam, którą trasą tutaj najlepiej będzie jechać. Chyba pojadę tutaj, mnie ciekawi, czy tutaj z tą przyczepą dałbym radę przejechać. Tędy chyba wydaje się najbliżej stosunkowo. No i tutaj. Także jadę po te cegły, po metalowe belki i tak dalej, i tak dalej. Jestem teraz dotankowany, no to jest szansa, że uda się to załatwić. Oczywiście powiem wam, że tak jak sobie gram, oczywiście, no to przydałby się drugi taki pojazd typu Fleet Star. Myślałem, nawet analizowałem, czy nie sprzedać GMC, czy nie kupić drugiego Fleet Stara. No ale powiem wam, że wydaje mi się, że jeszcze kasy jest za mało. Jeszcze jest kasy za mało. Co z tego, że kupiłbym Fleet Stara, jak byłby on no tak naprawdę goły. Teraz musiałbym i tak te wszystkie modyfikacje kupić, no bo one są wsadzone tutaj. Więc zarówno AWD, jak i blokadę, jak i burty, jak i dźwig z powrotem musiałbym kupić tak jakby od zera. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, no też pewnie kasy by brakło, a jeśli by nie brakło, no to byłoby jej na tyle mało, że no czułbym się niepewnie tutaj, jednak przed takimi zabiegami wypadałoby mieć odpowiednio duży budżet. Ja myślę, że co najmniej te 15 tysięcy zawsze powinny być tutaj na koncie, zanim się podejmie jakieś kroki takie ryzykowne. Trzeba by to oczywiście sobie wszystko na spokojnie przeliczyć. Pamiętajmy, że tutaj zakup ciężarówek też jest drogi, to znaczy ciężarówki oczywiście kosztują tyle samo, ale po prostu jeśli zapragniemy je sprzedać, no to sprzedamy je tylko za pół ceny. Podobnie chyba z częściami jest, więc patrzcie, padało, a tutaj nagle przestało momentalnie. Deszcz tak szybko nie przestaje padać, moi drodzy.
Ale chodzi mi też o to, że trzeba to wszystko przemyśleć, trzeba to wszystko dobrze przemyśleć, zanim się jakieś decyzje podejmie. I też tak sobie myślę, że kupno drugiego Fleetstara trochę mija się jednak z celem. Jeśli już planowalibyśmy zakup jakiegoś pojazdu, no to raczej powinien być to Paystar, który też kosztuje około 90 tysięcy. Tam na dobrą sprawę jeszcze trzeba do niego kupić upgrade'y różne, też pewnie nie będzie miał ani burt, ani nic, ani dźwigu, więc też kolejne 10 jeszcze może, no to nie licząc silnika, nie licząc wyciągarki, no to tak lekko licząc około 110. GMC, z tego co pamiętam, jest chyba warty koło 26, no gdybyśmy za niego dostali połowę, no to w ogóle nas nie urabia, tym bardziej, że mam teraz 14 tysięcy na koncie, no to gdybym dostał drugie tyle za GMC, no to dopiero miałbym nieco ponad 30, a na Paystara i tak by nie starczyło, no i zostałbym tak naprawdę z jedną ciężarówką tylko, co jest oczywiście ryzykowne, no bo jakby nie patrzeć, co by też złego nie mówić o tym GMC, no to gdyby nie on, no to musiałbym się holować Fleetstarem do garażu. No, podjechałem sobie GMC i jakoś go tam postawiłem z większymi lub mniejszymi problemami, no raczej większymi, ale jakoś tam się udało to wykonać. Także powiem wam, że czasami jest to wykonalne jednak i zostawanie o jednej ciężarówce tutaj tym bardziej w trybie trudnym jest mocno, mocno ryzykowne. Nie polecałbym takich zabiegów oczywiście. Więc przede wszystkim zarabianie na tyle, ile się da, tankowanie się z tych cystern darmowych, póki oczywiście jeszcze w nich paliwko się znajduje. No a później no to zależy, no albo będziemy mieć odpowiednio dużo kasy, że będziemy mogli się w ogóle tym nie przejmować i tankować ze stacji paliw, płacąc za każdy litr, albo po prostu, no nie wiem, nie wiem, jak to będzie dalej. Co prawda 2 dolary za litr paliwa to też nie jest dużo, no ale to się wszystko uzbiera, naprawdę. Także aktywuję sobie ten kontrakt, w tym momencie mokre żniwa, akceptujemy. Także mamy dostarczyć na farmę cegły razy 2 deski, razy 2 i metalowe belki. Tutaj możemy wziąć metalowe belki i cegły. Więc tak też zrobimy. Ładowanie automatyczne 150. My oczywiście tego nie zrobimy. Więc no musimy odpalić pojazd, aktywować dźwig i sobie to po prostu załadować. Nawet może te cegły położę od razu tam na przyczepę, bo łatwiej będzie tutaj załadować metalowe belki bliżej, z uwagi na to, że jest to gabaryt na 2 sloty, a cegły są tak jakby na jeden. Także kolejne cegły. Faktycznie, no trochę to ładowanie, jakby nie patrzeć, jest lekko upierdliwe, mówiąc brzydko, no ale jest to powiedzmy wykonalne. Jest to powiedzmy wykonalne. Trzeba uważać. I do góry. Myślę, że to jest takim problemem tylko na początku, później już mniejszym. Widzicie, położyłem jedne na drugie. Zobaczymy teraz, czy się zapakuje, czy też nie. Podejrzewam, że tak. O, widzicie?
nie jest to tak dużym problemem. No i tutaj jeszcze oczywiście cegły. Czekajcie, źle to robię. Metalowe belki. Metalowe belki, moi drodzy. Co prawda można było też z tego magazynu w mieście metalowe belki zabrać, no ale jak już tutaj jesteśmy, no to grzech by było z tego nie skorzystać. Przywracamy żuraw, rozpakuj, zapakuj elegancko. Także teraz musimy śmignąć na farmę oczywiście. Pojadę chyba tutaj górą, nie ma sensu tam się pchać tymi bagnami tutaj. Ryzyko dosyć spore. Tutaj w ogóle naprawdę to miejsce jest ryzykowne dla tego pojazdu, moim zdaniem. Podejrzewam, że byłby tu problem. No może tędy, ale szczerze mówiąc boję się tędy jechać. Nie na oponach tych, które mam w tym momencie. Tutaj oczywiście przy garażu też ten moment jest taki no nie za specjalny, ale wiem, że i tak lepszy niż tam. Także mam nadzieję, że uda się to wykonać. Ja sobie tędy nawet może naokoło. To nie będzie dużym problemem. No i deski sobie pobierzemy z tartaku i kontrakcik będzie zrobiony. Tam chyba 3000 jest do zarobienia, więc trochę się odkujemy po tych przygodach. Pod warunkiem, że wszystko oczywiście zakończy się sukcesem. No a w kolejnym odcinku tak sobie myślę, że może pojedziemy Chevroletikiem CK1500 do garażu, założymy mu koła terenowe. No i może nam się uda dzięki temu tą wieżę obserwacyjną tam na bagnach jeszcze odkryć. Ale powiem wam, że mam trochę wątpliwości co do tego. Nie wiem, czy nie lepszym pomysłem byłoby pojechać od razu na drugą mapę, na zaporę Smithville i odblokować mu blokadę dyferencjału, bo z tymi bagnami to też tak jednak. No i przy okazji oczywiście do GMC też by się to przydało, bo jednak do GMC bez niczego tak naprawdę, bez żadnej blokady, bez żadnych tam, wiecie, AWD, no to jest co prawda na Półwyspie Kolskim, ale tam nie będę się przenosił. Nie chcę aż tak oszukiwać. Natomiast no, można by się zastanowić wspólnie, czy tutaj jest uzasadnione to, znaczy no uzasadnione jest, ale czy niektórzy z was pomyślą, że jest to oszustwo, czy też nie, aby tutaj na zaporę śmignąć po tą modyfikację. No co prawda tutaj jest to jeden region, ten sam region Michigan, więc no tak naprawdę nie oszukujemy, nie przenosimy się na inny region, tylko działamy cały czas w obrębie tego samego regionu. No ale jakby ktoś chciał być tak dokładny, super, no to też mógłby powiedzieć, że powinniśmy robić daną mapę i dopiero gdy będzie ona zrobiona tyle, ile może ona być zrobiona, no to powinniśmy dopiero się przerzucić na drugą mapę, czyli na zaporę Smithville. Natomiast no jakby nie patrzeć, też niektóre kontrakty są na kilka map, po prostu trzeba między tymi mapami kursować, więc skoro nawet kontrakty wymuszają od nas takich działań, no to też z drugiej strony jazda po modyfikację na drugą mapę no nie jest dużym takim, też myślę, oszustwem aż. No nie wiem, nie wiem. Możecie dać znać, co wy myślicie na ten temat. Też trzeba wziąć pod uwagę, że po prostu wszystkich zadań nie będziemy w stanie wykonać bez tej blokady dyferencjału. Tak samo niektórych zadań tutaj nie będziemy w stanie wykonać, jeśli nie pojedziemy przykładowo po P16, no bo tam na bagna wyciągać Kodiaka czy tą cysternę, no wątpię, żeby tutaj Fleet Star dał radę, chyba żeby robić
wszystkie kontrakty, wszystkie zadania i dopiero gdzieś na samym końcu regionu się za to zabierać. Bo na pewno nie na oponach autostradowych, ani ich uniwersalnych. Też raczej myślę, że jest to złym pomysłem. No ja wiem, czym to pachnie, no po prostu utkniemy tam i tyle, no. A GMC też raczej nas nie wyciągnie, więc tutaj trzeba oczywiście... Trzeba mieć to na uwadze, że to się skończy raczej źle. Mierzyć siły na zamiary, jak to się mówi. No i tak. Fajne tutaj tereny, może sobie zaraz fotkę czaśniemy. Przy okazji. Trochę podobna znowu. Znowu metalowe belki, znowu cegły, no ale... Trochę już jestem dzisiaj zmęczony, zresztą już jest też późno, więc no mam nadzieję, że tutaj żadnej gleby nie będzie. Ale różnie może być przecież. Różnie może być. Fajnie tutaj bez tych linii energetycznych jak najbardziej. Możecie się tutaj oczywiście próbować przełączać na różne tutaj pory dnia, czy rano, czy popołudnie. No rano i popołudnie późne jest na pewno bardziej tutaj urokliwe, no ale powiedzmy, że nawet jeśli jest takie zachmurzone, no to możemy pogodę cyknąć na przejrzyste niebo i też zrobić taką fotkę bardziej jakąś mroczną w stylu Blade Runnera na przykład. Wygląda też całkiem fajnie, aczkolwiek tutaj bym aktywował światła. No i też mało osób korzysta oczywiście z tej gradacji kolorystycznej. Takie można powiedzieć różne bardziej retro. Tutaj te cienie są nie tak czarne, jak powinny być. Tutaj oczywiście możemy również nasycenie zmniejszać, zwiększać intensywność gradacji. Można sobie nawet na stówkę wziąć, poprzeklikiwać się przez różne tutaj tryby. No i popatrzeć, co jest dla nas. To była całkiem spoko nawet ta, tylko tutaj oczywiście za mocno. No ale tak powiedzmy szaro, buro, ponuro. Także tylko mówię wam, że jest oczywiście taka opcja. No odcineczki są oczywiście ładowane na YouTube bez żadnej obróbki, to znaczy tak jak wyjdzie, tak wyjdzie. Nie chcę mi się w tym bawić, bo po prostu stwierdzam, że lepiej zamiast tracić czas na rendering, na to, żeby tam wstawić to intro, żeby wstawić animację lajka, łapki w górę, czy tam subskrypcji, no to lepiej w tym czasie nagrać kolejny odcinek, niż renderować przez 3 godziny kolejny. Więc tak myślę sobie, że chyba lepiej dla was. Dzięki temu tych odcinków jest więcej. Widzę, że seria wam się podoba, dlatego też postanowiłem ten kolejny, już 8 odcinek z trybu trudnego nagrać. A mam nadzieję, że bankructwo mi nie grozi póki co. No, tak jak mówię, no różnie może być. Tutaj wiecie, że chwila nieuwagi może się skończyć bardzo, bardzo źle. Także odcinek póki co dochodzi do pół godziny. Jesteśmy już tutaj na farmie. Zaraz sobie zresztą śmignę jeszcze po deski. No i tak naprawdę kontrakt będzie wykonany. Trzeba dobrze się zastanowić, co dalej. Jest tutaj prędzej czy później, bo tą P-16 i tak trzeba będzie jechać. Tam jest jeszcze scout też do odkrycia. Jest jeszcze drugi Chevrolet oczywiście. Czekajcie, ja mam dojechać tutaj? Chyba tak, dobra, na farmę cegły i deski, ok. Więc tak robimy. Nawet mogę wam znacznik pokazać teraz, żeby było, że oddane faktycznie. Cyk, cyk. Dobra, i zostały deski razy dwa, że ja na razie sobie znaczniki ukryję z powrotem, no i do tartaku. Trzeba jechać do tartaku. Się też zastanawiam, którędy najlepiej by było to zrobić. No mamy teraz dwie drogi, albo tędy, tędy, tędy i tutaj, albo po prostu tędy
Tutaj, tędy, 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 tędy i tędy, no. Tak naprawdę powiem wam, że obie drogi są ok. Ja myślę, że pojadę sobie tędy, a z powrotem sobie wrócę z drugiej strony. Tutaj na tych burtach jeszcze coś tam jest. To chyba trzeba będzie. Nie wiem, czy tędy się przejedzie. Chyba tak. O, tędy i później tutaj sobie śmigniemy. No i tutaj już tak jakby od drugiej strony wrócimy. Lepiej sobie tak trasę wyznaczać dokładnie oczywiście. Wiem, że nie każdemu się to podoba, ale no tak to wygląda. Tak wygląda trasa naszego szczęścia. Mówiąc oczywiście w cudzysłowie. Mowa tutaj oczywiście o takim szczęściu, aby ten kontrakt dokończyć. Wybaczcie w ogóle mój głos, taki dzisiaj mam taki głos trochę może zmęczony, zaspany, ale no faktycznie już jest późno, już dochodzi północ. Dzisiaj też miałem dużo pracy, montowałem odcinki jeszcze. Przygotowywałem się, bo jutro też jadę nagrywać. Więc parę rzeczy jeszcze trzeba było wykonać. No ale bardzo ciekawi mnie pozytywny odbiór trybu trudnego z waszej strony. Widzę, że fajnie, fajnie zostało to przyjęte. No nie spodziewałem się, że aż tak i komentarze i łapeczki i w ogóle. Także no całkiem, całkiem powiem wam. Bardzo miło. Na razie ta cysterna jest tutaj, ale to też nie wiadomo, czy jej tam faktycznie do miasta nie byłoby lepiej. Wiecie co? Ja może się faktycznie dotankuję, jak tu jestem. Już prawie pół baku poszło. Później miało braknąć jeszcze tu. No i tak na trybie trudnym jest, że jak się chce kasę mieć dla siebie, to tylko z baku bywa, z cysterny. A później jest na przykład tak, nie wiem czy akurat tam, ale o widzicie, tam jest Chevrolet. Tam w ogóle trzeba wjechać do niego, żeby misję zaakceptować. No i niestety tutaj raczej to nie jest pojazd, którym byśmy mogli to zadanko zrobić. Więc tam akurat jeśli chodzi o tą misję, no to lepiej by było jednak jechać po P16 na wyspę Drummond. Ona chyba tam jest. Fleet Star mógłby tam niestety zostać, co oczywiście w obecnej sytuacji skutkowałoby holowaniem, no bo GMC tym bardziej by tam nie wjechał. Wydaje się, że Fleet Star no niby jest ok, że niby ma tutaj blokadkę i AWD, ale są pozory, no. Małe koła, ma mało siły, no tak do takiej spokojnej jazdy, takiego cruzowania się nadaje, ale nie do takich rzeczy, żeby kogoś tam wyciągać. A tym bardziej GMC niestety, więc no tutaj trzeba wszystko przeanalizować. Szczerze mówiąc, no to bym spróbowałbym tym Chevroletem może te wieże obserwacyjne odkryć. No jak się uda, to się uda, jak się nie uda, no to będzie kiepsko, bo będę musiał chyba Fleet Starem po niego przyjechać na linkę, go znowu brać i wtedy jakoś go ratować. No to oczywiście tam za miastem po lewej stronie, no to jest do zrobienia bez blokadki, jak mi się wydaje. Jak założymy terenowe opony, tym bardziej, ale czy ta tutaj na bagnach? No nie wiem. Tutaj w ogóle tak się trochę wystraszyłem, bo chyba za szybko pojechałem trochę. Bałem się, że złapię jakieś uszkodzenia. Mi się wydaje, że dosyć szybko już jadę. Myślę, że to tylko kwestia czasu, kiedy jakiś kamol lub korzeń, mówiąc brzydko, przyrżnę. Tutaj w ogóle też domek taki na odludziu.
zachód słońca w tym momencie. My powoli dojeżdżamy już do tartaku. Miałem zobaczyć, co tam jest jeszcze. No ale dobra. Tutaj trochę błota. Zaraz ładujemy deski. I śmigamy dalej. Szkoda, że tak po jednej sztuce, no dziwi mnie, tutaj przecież jest miejsce, no dziwi mnie, dlaczego na przykład nie można by tutaj drugiego załadować ładunku, no ale niestety, niestety, tylko pojedynczo, więc też to takie jest trochę moim zdaniem niepotrzebne, no ale dobra, no niech tak jest. Jest tu na pewno miejsce na kilka ładunków, nie wiem czemu mamy się po jednym tutaj męczyć, no ale kto sobie twórcy wymyślili. Trzeba bardzo uważać, żeby się tutaj nie pomylić, żeby tutaj tego ręcznego ładowania nie aktywować, no bo nie po to tutaj kontrakty robimy, zadania, kasę zarabiamy, żeby płacić jeszcze 150 zł za czy tam $150 za ładowanie, wiecie, automatyczne. No nie wiem, czy się tak zapakuje krzywo. Możliwe, że tak. Zobaczymy. No widzicie tutaj, jak jest rozpakowanie i zaopakowanie, to te nam się te linki oczywiście pokazują. Dobra. Także okej. Ja swoją drogą jestem ciekaw, co to jest. Może tam faktycznie pojadę naokoło zerknąć na to. Jakieś ładunki jeszcze na tych burtach są, ale co to dokładnie jest? To średnio pamiętam po tym znaczniku. Tu też drewno jest. To jest drewno, to nie wiem, po co tutaj jechałem ładować, no ale tak czy inaczej po prostu i tak bym musiał tutaj przyjechać, czy po przyczepę, czy po ładowanie ręczne, i tak bym musiał tutaj przyjechać, więc nie ma to znaczenia żadnego. Pewnie drewno się jeszcze do jakiegoś zadanka przyda, więc spokojnie. Nic tutaj nie ucieknie. No i niestety robi się noc. Noc jest ogólnie zła tutaj w SnowRunnerze, bo oczywiście się odbija bardzo negatywnie na widoczności. Jeszcze tutaj na Michigan, no nie jest najgorzej, ale później na kolejnych regionach, jak nie widzimy, wystają kamienie, wystają korzenie, wystają jakieś takie ucięte te, wiecie co, pieńki od drzew na Tajmir na przykład, no to tam jest ich więcej, dużo łatwo się zawiesić. No i oczywiście odpowiednio ciężko się wydostać z tej opresji, jeśli już wjedziemy i no i te pieńki nas zablokują, gdzieś tam między koła się dostaną. Muszę sobie później te kontrakty jeszcze przejrzeć, czy tam te deski jeszcze będą potrzebne do czegoś, czy też nie. Czy inaczej te burty pewnie nam się przydadzą. Tak z tego co widzę, to trochę mnie tutaj martwi to, że tutaj nie widzę żadnej przyczepy do długich kłód. Wiem, że tam też długie kłody oczywiście będą do dostarczenia, podobnie zresztą jak i średnie. A taka przyczepa kosztuje 14 100. O, widzicie, tutaj jest pieniek. Na przykład jest taki pieniek, jak się dostanie między osie, no to to kiepsko, naprawdę bardzo kiepsko. No to też chwila nieuwagi.
jakby nie patrzeć. I po zawodach. Minut już odcineczek trwa, także mam nadzieję, że nam się uda to dowieść jeszcze w przeciągu, nie wiem, tak bym obstawiał, że może z 6 minut, że no, może mniej niż 50 będzie trwać. No tak wychodzą te odcinki po prostu, żeby no, nie zaczynać kolejnego, nie? Ja się jeszcze zastanowię, co w kolejnym, no na pewno wypadałoby uzbroić Chevroleta CK1500 w opony terenowe. No i właśnie pomyśleć, co dalej. Być może jechać, odblokować tą wieżę obserwacyjną za miastem. Tam zresztą jest też do zdobycia Scout 800. On chyba nawet ma, wiecie co ma? Blokadkę dyferencjału. Tutaj jest właśnie ta cysterna. Ja muszę sobie to zapamiętać, że w tym miejscu, czyli przy tej jakby wieży takiej elektrycznej. No bo ja liczyłem, że to jest gdzieś w okolicy stacji paliw. Nie, liczyłem, że to będzie gdzieś, czekajcie, gdzieś tutaj. No to jest tutaj. No dobra. Niech tak będzie zatem. Ile tam paliwka mamy? No to się może i dotankuje przy okazji. Nie będę tutaj. Jak jest, to trzeba brać. No chyba akurat jest tylko do brania, więc... Wiem, że tam niektórzy na trybie trudnym to nawet kupili sobie taką przyczepkę do skautów. Zatankowali ją do pełna i ją gdzieś tam też zostawili. No, też jest to jakiś pomysł, jakby nie patrzeć, ale tutaj GMC nie dał rady, tu się GMC wkleiłem, no ale Fleetstar ma AWD, to przejedzie. No i swoją drogą to też nie powinienem na tym AWD tak często jeździć. Bardziej powinienem tutaj stosować może blokadę dyferencjału, bo na niej raczej będzie palił mniej. Sobie jeszcze tutaj jeżdżę bez tych znaczników, bo jakiś kolega mi napisał w komentarzu, że fajnie by było się cieszyć tym SnowRunnerem bez tych znaczników psujących tutaj widok. Więc no tak faktycznie ma rację. Więc na tyle, ile to możliwe, na tyle, ile pamiętam, to staram się tak robić, aby rzeczywistość tutaj rozgrywki była jeszcze na większym poziomie. Więc no, możecie też oczywiście pisać komentarze, jak to wszystko widzicie, jakie tam macie oczekiwania. Wiem, że tutaj niektórym też przeszkadzają te ręce na kierownicy, że on tak kręci dosyć nerwowo, natomiast powiem wam, że to jest kwestia tego, że robię też te miniaturki na odcinki i zauważyłem, że jeśli ukryję te ręce na kierownicy, no to za każdym razem muszę aktywować kierowcę. Czyli po prostu on jakby znika w tym trybie fotograficznym. Trzeba go za każdym razem przywrócić, kiedy tryb fotograficzny włączamy. Dlatego postanowiłem go tutaj włączyć po to, żeby ten tryb fotograficzny był łatwiejszy w obsłudze, to znaczy no, żeby to szybciej szło. No i tutaj jesteśmy już stosunkowo blisko farmy. Zaraz oddajemy ładunek. Zatrąbimy, niech wiedzą, że się zbliżamy. Nie spać, nie spać.
jadą tutaj deski, więc dobrze, że jeszcze powiem wam, że o tyle jest dobry ten tryb trudny, że jak się dojedzie, to nie trzeba jeszcze tutaj żurawiem rozpakowywać tego właśnie na tą platformę. To by było jeszcze dopiero, nie? Gdyby jeszcze dodatkowo trzeba było to rozpakować i tam wsadzić, no to też kolejne pewnie 3-5 litrów by nam uciekły paliwka przez to, no ale na szczęście nie. Także zarządzanie ładunkiem i cyk, cyk, kończymy kontrakt, jak i dzisiejszy odcinek z trybu trudnego. Mokre żniwa to dla nich wielka pomoc, gdyby nie ty, to rolnicy mieliby prawdziwe problemy. Na pewno wkrótce znów zgłoszą się do ciebie po pomoc. 3800 zarobiliśmy i 420 punktów doświadczenia. No, jak sami widzicie, saldo moje w tym momencie prawie 18 tysięcy, więc na razie nam bankructwo nie grozi. No i tak jak wam powiedziałem, Chevroletik jest tutaj. Tym Chevroletem trzeba by dojechać do garażu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że ten GMC na dobrą sprawę jest tutaj niepotrzebny. Też by go trzeba było stąd zabrać. Tutaj jest ta lokalna rozrywka, czyli tam jest ciągnięcie tej przyczepy dłużej, ale ona wymaga i tak wysokiego siodła. Nie, to jest kopni baryłki, ale tutaj któryś kontrakt jest właśnie, żeby tą wielką przyczepę tutaj ciągnąć. Ona chyba jest i tak na wysokie siodło, mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Więc GMC i tak byśmy tego nie zrobili oczywiście. Więc no, wypadałoby go stąd zabrać. Chyba że jak Chevrolet tutaj jest, no to można by te baryłki ewentualnie zrobić, no ale nie wiem, czy bez blokady dyferencjału jest to w ogóle możliwe. Także później jakby się skoczyło po tą blokadkę, no to można by to zrobić, można by oczywiście zrobić te szczyty północny, południowy, ten król wzgórza. No i najbardziej właśnie niepokoi mnie ta wieża obserwacyjna, nie będę tutaj też ukrywał. Ona jest właśnie tutaj, można powiedzieć, w centrum bagien. Mamy dwie wieże jeszcze obserwacyjne do odkrycia, właśnie tą i później jeszcze tą. No ta jest, powiedzmy, no jako tako tutaj bez blokady dyferencjału. No i jeszcze może ten Chevrolet dałby radę, oczywiście na oponach terenowych, które sobie założymy jadąc do garażu, no ale tutaj no nie wiem szczerze mówiąc, albo przyryzykuję i tak jak się nie uda, to po prostu go wyciągnę Fleetstarem Lincoln. Bo tutaj Fleetstar jest stosunkowo blisko, więc no może jest to nawet dobry pomysł. No a jeśli się nie uda, no to trzeba będzie i tak jechać chyba na drugą mapę po modyfikację. Swoją drogą, no to tutaj na drugiej mapie nawet jeszcze nie odblokowałem. Tutaj jest oczywiście tunel na drugą mapę. Mi się wydaje, że tędy i tutaj gdzieś jest ten przejazd. Także tunel jest jeszcze nieodkryty. Gdybym tą wieżę machnął, to tutaj jest brama gdzieś. No i tam oczywiście też byłaby blokada dyferencjału do GMC. A gdybyśmy blokadkę do GMC też odkryli, no to dzięki temu by GMC był chociaż odrobinę bardziej uniwersalny. Więc jeśli chodzi o mnie, no to czwarty poziom. Jeszcze tutaj troszeczkę, połowa brakuje do piątego. No i tyle, moi drodzy, 17% Michigan na tą chwilę. Niektóre sobie tutaj zadanka już oczywiście wykonaliśmy. Kontrakty, zadania. Mamy 3 pojazdy. Czasówki chyba sobie zostawimy na sam koniec. No i tyle. Także moi drodzy, mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał, że zostawicie łapkę w górę. No i widzimy się i słyszymy już w kolejnym odcineczku 9. I do zobaczenia.
Miłego popołudnia, miłego wieczoru lub dobranoc, w zależności od tego, kiedy kto z Was będzie to oglądał. Trzymajcie się.